Moi drodzy, przechodząc już do zwiastowania słowa, dziś świętujemy. Świętujemy zesłanie Ducha Świętego, jak brat Damian na początku zauważył. Również to już zostało zaakcentowane w zeszłym tygodniu, kiedy brat Janusz usługiwał, powiedział, że od poprzedniego tygodnia już świętujemy. Wspaniale przedstawiał osobę ukochaną, osobę Ducha Świętego. I dzisiaj chcemy dalej świętować ten dzień. Ale chciałbym wam zapytać jak. Co rozumiemy pod słowem świętować? Na co oczekujemy, mówiąc, że chcemy świętować? Czy chcemy wspominać? Czy chcemy tylko, nie wiem, opowiadać, ujmować w jakieś ramy teologiczne? Czy chcemy tylko jakoś wyjaśniać, czy to ma być świętowanie? Ja tak nie chcę. Kochani, ja chcę przeżywać. Ja chcę przeżywać moc i obecność Ducha Świętego. Jeżeli się zgadzacie z tym, powiedzcie amen. Amen. Już mi lepiej. Moi drodzy, bo tak naprawdę pięćdziesiątnica to jest przeżycie. Można to ujmować w różne ramy i trzeba. I trzeba, żeby gdzieś rozumieć, co się wydarzyło. Ale to na drugim miejscu. Przede wszystkim pięćdziesiątnica jest przeżyciem. Kochani, i ja chcę, abyśmy dzisiaj nie musimy wszystkiego rozumieć, ale abyśmy przeżywali. I do tego moje serce tęskni. Abyśmy, wiecie, na koniec tego nabożeństwa naprawdę przeżywali. Aby Duch Święty mógł przychodzić i poruszać się w naszych sercach. Bo to jest piękne przeżycie. Wiecie, kiedy popatrzymy do dziejów apostolskich, to jest niesamowite przeżycie. Tak jak już wcześniej było wspomniane, oni, kiedy przeżywali, to oni się zachwycali Chrystusem. Zanim powiem coś o tym pięknym przeżyciu, to nie sposób nie wspomnieć tego, że to przeżycie w dziejach apostolskich nie zdarzyło się jakoś tak mimochodem, przypadkiem. Nie, to była odpowiedź na ich posłuszeństwo. Na posłuszeństwo dzieci Bożych. Dlatego, że wyraźnie Bóg, wyraźnie Jezus powiedział, że takie jest polecenie. Czwarty werset pierwszego rozdziału dziejów apostolskich mówi w ten sposób. A spożywając z nimi posiłek, nakazał im. Ja to mam podkreślone, to słowo. Nakazał im. To jest rozkaz. To jest polecenie. A mam wrażenie, że dzisiejszy Kościół traktuje to już jako opcję. Że może, można, jak ktoś chce, to proszę bardzo. Nie. To jest polecenie. Nakazał im, nie oddalajcie się z Jerozolimy, lecz oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie. Jan bowiem chrzcił wodą, ale wy po niewielu dniach będziecie ochrzczeni Duchem Świętym. To jest nakaz. I oni byli posłuszni temu nakazowi. Ósmy werset mówi, ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy stąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i Samarii, aż po krańce ziemi. Moi drodzy, z tego fragmentu myślę, że to tyle razy już było zwiastowane, mówione, ale przypomnę dla związłości, że jest pewna chronologia, że jest pewien porządek. Pan Bóg mówi, idźcie na cały świat, służcie, angażujcie się w służby, ale najpierw weźmiecie moc Ducha Świętego. Moi drodzy, i znów boleję nad tym, że w dzisiejszym czasie w kościołach gdzieś to zostało rozmyte, że czasem, nie wiem, wystarczy, że ktoś, nie wiem, ma jakiś talent, coś potrafi zrobić i służy. Zamiast najpierw weźmiecie moc Ducha Świętego, a potem będziecie mi świadkami, a potem będziecie mi służyć. Aby coś dać, trzeba coś mieć. Amen? Widzicie, Jezus potrzebował Ducha Świętego do swojej służby. Został ochrzczony, czy w widzialny sposób po chrzcie, kiedy Duch Święty w postaci gołębicy na niego stąpił. Ale wiecie, myślimy może, że do tych wielkich rzeczy, do tych cudów. Ale wiecie, jeszcze chyba dzisiaj czy wczoraj odkryłem taką drobną sprawę, która mnie zainspirowała. To jest pierwszy i drugi werset dziejów apostolskich. Pierwszą księgę Teofilu napisałem o tym wszystkim, co Jezus czynił i czego nauczał od początku.
aż do dnia, gdy udzieliwszy poleceń apostołom, których wybrał, wzięty został w górę. Kto patrzył na tekst, zauważył, że coś pominąłem. Ale kto nie patrzył, to może nawet nie zauważył jakiegoś braku. No po prostu, aż do dnia, kiedy udzielił poleceń apostołom. Ale zauważcie, że to prozaiczna czynność, udzielenie poleceń apostołom. A jakie to polecenia były? To, że mają czekać na Ducha Świętego i może jakieś inne, które nie są zapisane. Ale czytamy, że udzielił przez Ducha Świętego poleceń. Nawet do takiej czynności Jezus był prowadzony Duchem Świętym. Jakże my możemy ignorować? Jakże my możemy ignorować obecność i namaszczenie Ducha Świętego? A więc po pierwsze, moi drodzy, to jest polecenie, to jest rozkaz, którego nie powinniśmy ignorować. Wiecie, kiedy jest mowa, kiedy człowiek się nawróci, to świadomość chrztu wodnego często jest taka naturalna. To jest posłuszeństwo. Ale tutaj jakże często traktujemy to już jako opcję. Przy czym to jest polecenie. Takie samo. Ale chciałbym bardziej się koncentrować na tym, co się działo, jakie to było niesamowite przeżycie. Króciusieńko. Wiecie, kiedy Duch Święty zstąpił na apostołów, na zgromadzonych, jakże widzimy niesamowitą eksplozję radości, ale również i mocy. Zobaczcie, co się dzieje później. Oto ten wylękniony jeszcze wcześniej apostoł Piotr staje go strachu z odwagą i głosi do tłumów. Ten Piotr, który zaparł się go w obecności paru osób. Kochani, jego nie krytykuje, absolutnie. Ja nie wiem, co każdy z nas by zrobił na jego miejscu wtedy. Więc nie chodzi o to, żeby go oskarżać. Ale zobaczcie, jaka jest różnica. Kiedy został ochrzczony mocą Ducha Świętego, bez żadnego strachu i krępacji, zwiastuje do tłumów, które się nawracają. A później widzimy, tak szybciutko idę, a później widzimy apostoła Piotra, Jana, którzy idą do świątyni i spotykają chromego. I mam pytanie, czy oni go po raz pierwszy spotykają? W to nie wierzę. W to nie wierzę, bo on tam od 40 lat był. I nie wierzę, że apostołowie go tam wcześniej nie spotkali, nie zauważyli. Kto wie, może go nawet znali. Trudno mi powiedzieć. Ale nie wierzę w to, że oni go nie widzieli wcześniej. Że oni wcześniej nie widzieli, że jest chromy. Ale widzicie tą różnicę? Kiedy oni idą w namaszczeniu, w mocy Ducha Świętego, przystają i mówią, srebra i złota nie mam, ale to, co mam, to ci dam. W imię Jezusa wstań. Zawsze fascynuje mnie ten fragment, bo tutaj jest napisane, to, co mam, to ci dam. Zobaczcie, kochani, oni teraz coś mieli. Wcześniej nie mieli, ale teraz mieli coś, co mogli dać. To nie było ich, to była tylko jakby transmisja Bożej mocy, Bożego namaszczenia, Bożej obecności do życia tego człowieka, który poruszony mocą Bożą został uzdrowiony. A później, kiedy zostali oskarżeni, kiedy byli przed Radą Najwyższą, kiedy zabroniono im mówić, w imieniu Jezusa, dobrze, gdybyśmy przeczytali ten fragment, oni nie zabronili im w ogóle mówić, ale w imieniu Jezusa. Tego im zabroniono. To oni mówią w ten sposób. Lecz Piotr i Jan odpowiedział im i rzekł, czy słuszna to rzecz w obliczu Boga raczej was słuchać, aniżeli Boga, sami osądźcie. My bowiem nie możemy nie mówić o tym, co widzieliśmy i słyszeliśmy. Przypuszczam, że już kiedyś chyba wspomniałem o tym, bo to słowo mnie ciągle przeszywa. Zobaczcie, oni nie mogą nie mówić. A jakże to często jest z nami, że my możemy mówić, jak najbardziej. Ale spokojnie możemy nie mówić. Jaka różnica? Oni nie mogą nie mówić. Wiecie, i odkryłem tu dlaczego. To jest ukryte w słowach, że nie możemy nie mówić o tym, co widzieliśmy i słyszeliśmy. Moi drodzy, od kogo oni to słyszeli? Co widzieli?
oni nie mogą nie mówić o tym, co słyszeli osobiście od Chrystusa. Osobiście z Jego ust. Kochani, dlatego może często my potrafimy nie mówić, bo nie słyszymy osobiście. Bo karmimy się gdzieś z drugiej ręki. Bo nie słyszymy osobiście w komorze modlitwy Jego objawienia, Jego słowa, Jego namaszczenia. Jeżeli naprawdę będziemy Go słyszeć osobiście, jeżeli Go będziemy widzieć, jeżeli Go duchowo będziemy dotykać, to nie będziemy w stanie nie mówić. To będzie jak rzeka, której nie da się zatrzymać. Wiecie, nie wiem, z 300 metrów od nas płynie rzeka Wisła. Gdybyśmy tak wszyscy po nabożeństwie wyszli, myślę, że nas jest dobrze ponad 200 osób, zatrzymamy ją jakoś? Choćbyśmy co zrobili? Nawet choćbyśmy jakiś sprzęt budowlany wynajęli, to rzeka i tak popłynie. Obejdzie sobie. Nie zatrzymamy rzeki, jeśli płynie. Kochani, i ten obraz rzeki jest również w księdze Ezechiela. Wspomnę o nim za moment. Ale wiecie, to coś tam jest jeszcze wcześniej. Obraz rzeki jest w 47, ale parę rozdziałów wcześniej jest zupełnie inny obraz. Dużo smutniejszy. Dużo smutniejszy obraz. Dolina suchych kości. I to jest stan duchowy Izraela ówczesnego. Kiedy prorok widział stan Izraela, suche kości. I ciekawym jest to, że Pan Bóg jakby zadziałał dwuetapowo. Najpierw Pan Bóg powiedział do proroka, prorokuj do tych ludzi, do tych kości. Dokładnie tak to brzmiało, do tych kości. Ale w tym znaczeniu duchowym, jak to rozumiemy, to jest jakby mów do ludzi, zwiastuj. To jest jakby mów kazanie, zwiastuj. I jest poprawa, prawda? No jest poprawa. Ta dolina suchych kości pięknie się poprawia. Kości się zbliżają, kości zostają porośnięte ścięgnami, skórą. Fajny widok już. Już to nie jest takie przerażające. Problem w tym, że wciąż martwe. Kochani, i to przypomina mi jako żywo obraz Kościoła. Nie mówię o zborze naszym, w ogóle generalizuję w tej chwili. Kiedy niejednokrotnie na wskutek kazań dużo się poprawia. Wiecie, kości się zbliżają. W tym roku od początku tak wiele mówiłem na temat wzajemnej miłości i relacji. Jak pięknie patrzeć, jak kości się zbliżają. Prawda? Jak są razem. Ale to wciąż za mało. Wciąż za mało, bo nie ma życia. 9, 10 werset, 37 rozdział księgi proroka Ezechiela. I rzekł do mnie, prorokuj do ożywczego tchnienia, synu człowieczy, i powiedz ożywczemu tchnieniu. Tak mówi wszechmocny Pan. Przyjdź ożywcze tchnienie z czterech stron i tchnij na tych zabitych, a ożyją. I prorokowałem, jak mi nakazano. Wtem wstąpiło w nich ożywcze tchnienie i ożyli i stanęli na nogach rzesza bardzo wielka. Moi drodzy, ja to mam tutaj na kilka sposobów podkreślone. To jedno, znaczy te trzy słowa. Przyjdź ożywcze tchnienie. Moi drodzy, i to dla mnie dzisiaj jest świętowaniem tego święta. Dla mnie świętowaniem tej pamiątki, zesłanie Ducha Świętego są te trzy słowa. Przyjdź ożywcze tchnienie. To jest moje pragnienie, to jest moje wołanie, aby ożywcze tchnienie przyszło i nas ożywiało. Bo każdy z nas tego potrzebuje, może w równym stopniu, ale każdy z nas tego potrzebuje. Bo chociażbyśmy nawet i blisko byli jak te kości, ale potrzebujemy życia, potrzebujemy ożywczego tchnienia. I wspomniany już ten rozdział 47, który opisuje rzekę. To jest opis tego, co dzieje się z człowiekiem, ze zborem, z narodem, który przeżył to ożywcze tchnienie, z którego życia wypływa ta rzeka. Tutaj czytamy, że ta rzeka wypływa spod Bożego tronu, spod świątyni. 8 werset. I rzekł do mnie, te wody płyną w kierunku okręgu wschodniego i spływają w dół na stebi, wpadają do morza, do wody zgniłej, która wtedy staje się zdrowa.
gdzie wielokrotnie już to było przypominane i powtarzane, że to jest fizycznie absurdalne. Nigdy rzeka wpadająca do morza nie spowoduje, że morze stanie się słodkie. To raczej wody tej rzeki przyjmą ten smak tego morza. Ale tutaj jest odwrotnie. W tym duchowym znaczeniu jest odwrotnie. Te wody Ducha Świętego płynące przez moje i twoje życie będą uzdrawiać to morze, które jest zgniłe. Moje kochane, to, że przeżyjemy chrzest w Duchu Świętym, ma wpływ nie tylko na ciebie, ale na twoje otoczenie. Wiecie, kiedy apostołowie, kiedy ci tam w górnej izbie, te wszystkie osoby przeżyły chrzest w Duchu Świętym, to stało się natychmiast publiczne. To nie stało się to, że nikt o tym nie wiedział i po roku ktoś przeciek jakiś nastąpił. To stało się oczywiste dla wszystkich. I ta fala poszła. Ja powiem w ten sposób, jeżeli jest w twoim sercu taki ból, że nie wiem, twój mąż jest niezbawiony, twoje dzieci poszły w świat, cokolwiek, to wołaj o świeże namaszczenie. A kiedy wstąpi na ciebie świeże namaszczenie, ono się przeleje i na nich. To nie jest rzecz, która dotyczy tylko i wyłącznie ciebie. Werset 9. Gdzie tylko potok popłynie, każda istota żywa i wszystko, od czego się tam roi, będzie żyło i będzie tam dużo ryb. Bo gdy ta woda tam dotrze, wtedy będzie zdrowa, a wszystko będzie żyć tam, dokąd tylko dotrze ten potok. Myślę, że tego nawet już komentować za bardzo nie trzeba. Ta woda płynąca przez nasze życie, woda Ducha Świętego przynosi życie. Przynosi uzdrowienie. Kochani, pragniemy? Pragniemy tego? Czy wciąż chcemy to rozumieć jako jakąś opcję? I jeszcze może werset 12. Na obu brzegach potoku będą rosły różne drzewa owocowe. Liść ich nie zwiędnie i owoc się nie wyczerpie. Co miesiąc będą rodzić świeże owoce, gdyż woda dla nich płynie ze świątyni. Owoc jest ich na pokarm, a liście ich na lekarstwo. Czy ja mam duży ogród. Jeszcze nigdy się nie zdarzyło, żeby mi drzewo dwa razy w roku zaowocowało. Zawsze raz. W różnych porach, od lata do jesieni, ale raz. Więc jest to ciekawy obraz. Jest to ten duchowy obraz stabilności. Stabilności, świeżości. Człowiek, który przeżyje moc Ducha Świętego i trwa w tym, jest stabilny. To nie jest tak, że kiedy się coś fajnie mniej więcej układa, to jest euforia. Ale po trzech dniach już go trzeba reanimować, bo nie wiadomo, co się z nim stało. Ale to jest stabilność. 12 razy w roku. Czyli cały rok. Cały czas. Cały czas świeży. Cały czas owocujący. I jest nawet, przynosi pokarm jeszcze dla innych. I lekarstwo dla innych. Moi drodzy, wspaniałą wieścią, wspaniałą obietnicą jest to, co apostoł Piotr powiedział. Do kogo to się odnosi, ta obietnica? Apostoł Piotr, kiedy mówił do tych tłumów, jako to pierwsze kazanie, powiedział im w ten sposób: a otrzymacie dar Ducha Świętego. Obietnica ta bowiem odnosi się do was, czyli do słuchaczy, którzy go w tym momencie słuchali, do waszych dzieci, czyli do młodszego pokolenia, ale tutaj słuchajmy, ale również do wszystkich, którzy są z dala, ilu ich Pan Bóg jeszcze powoła. Powołał cię Pan Bóg? To jest obietnica dla ciebie. To jest obietnica dla mnie. To jest obietnica dla każdego z nas. Obietnica mocy Ducha Świętego. Otwórzmy jeszcze Łukasza. Znany fragment z 11 rozdziału i 9 werset. A ja wam powiadam, mówi Jezus, proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a kto kołacze, temu otworzą. Gdzież jest taki ojciec spośród was, który, gdy go syn będzie prosił o chleb, da mu kamień? Albo gdy go będzie prosił o rybę, da mu zamiast ryby węża? Albo gdy go będzie prosił o jajo, da mu skorpiona? Jeśli więc wy, którzy jesteście źli, umiecie dawać dobre dary dzieciom swoim, o ileż bardziej, uwaga,
o ileż bardziej Ojciec Niebieski da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. Tym, którzy Go proszą. A wcześniej było napisane jak? Proście, szukajcie, kołaczcie. Jakby takie stopniowanie. A jakże często my się ograniczamy do ledwie poproszenia. Tu jest proście, jakby nie jest napisane poproście. Nie jest napisane zapukajcie, kołaczcie. Czy mi się to słowo kołaczcie niesamowicie podoba. Nawet nie umiem teraz dać jakiegoś sensownego przykładu, ale wiecie, kołatanie dla mnie to jest ktoś, kto przybiegnie do drzwi z jakąś straszliwą determinacją. Nie wiem, ktoś go goni i chce znaleźć schronienie w tym dniu, w tym domu. To nie będzie sobie pukał tak, tylko będzie łomotał w drzwi, bo tam, nie wiem, jakiś wściekły pies za nim leci albo coś innego. To jest to łomotanie, to jest to kołatanie, to jest ta determinacja. Jezus o tym mówi. Kołaczcie, pukajcie, szukajcie. A ja dam Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. Coś jeszcze więcej tu widzę w tym. Takie jest serce Ojca. Serce Ojca. Analogia do naszych ludzkich serc. Myślę, że Jezus odwoływał się oczywiście do rodzin, do ojców dobrych, nie jakichś patologicznych sytuacji. Do ojców, którzy pragną swoim dzieciom dać. Kiedy się cieszą, kiedy są obdarowywane. Wielokrotnie Janusz o tym wspomina. I Ojciec nasz niebieski tym bardziej. Ja widzę pragnienie Ojca, aby nam dać. Oby to pragnienie Ojca spotkało się z naszym pragnieniem, aby wziąć, aby oczekiwać. Wiecie, w innym miejscu, kawałek dalej, dwie kartki dalej, w Łukasza 12:49 Jezus mówi takie zdanie. Ogień przyszedłem rzucić na ziemię i jakżebym pragnął, aby już płonął. I znowu jest, a jakżebym pragnął, aby już płonął. I chodzi tutaj właśnie o ogień Ducha Świętego, o namaszczenie. Sprawdzałem to jeszcze w niektórych komentarzach, czy dobrze myślę, bo tak myślę, że każdy z nas myśli w tym kierunku. Ale wielu biblistów tak samo uważa, że chodzi o ogień, o namaszczenie Ducha Świętego. Ogień przyszedłem rzucić na ziemię i jakżebym pragnął. Ogień przyszedłem rzucić do Twojego serca. Jakżebym pragnął, aby już płonął. Ale wiecie co? To ma dwie myśli. Tą pierwszą, o której ja mówię w tej chwili, aby zapłonął ten ogień w Twoim i w moim sercu, aby zapłonął. Ale druga myśl jest troszkę inna. Wiecie, niektóre z tłumaczeń pomijają słowo już. Pominę i ja. Słuchajcie, jak to będzie brzmieć. Ogień przyszedłem rzucić na ziemię i jakżebym pragnął, aby płonął. Aby dzisiaj płonął. Rozumiemy? To nie jest taki problem zapłonąć. Ale palić się. Ale płonąć po latach. Ale wciąż płonąć. Ale dziś płonąć. Wiecie, i to jest ta myśl, to są te dwie myśli, z którymi dzisiaj przed modlitwą się chcę z wami podzielić. Po pierwsze, jeśli tego nie przeżyłeś, to zapragnij. On pragnie. On pragnie rzucić ogień do twojego serca. Zapragnij i ty. Ale z drugiej strony, jeśli już to przeżyłeś, to pytanie, czy się dziś pali. Jak przeżycie pięćdziesiątnicy wygląda dzisiaj? Czy to jest to samo? Czy to jest ten sam ogień, który był? Moi drodzy, jest taki cudowny obraz świątyni, trzeciej księdze Mojżeszowej i wspaniałe polecenie Boga do Mojżesza. Trzecia Mojżeszowa 6:12. A ogień będzie płonął na ołtarzu i nie wygaśnie. Kapłan zapalać będzie na nim drwa każdego rana i ułoży na nim ofiarę całopalną i spali przy niej tłuszcz ofiar pojednania. Jest tu wiele innych myśli, ale ja dziś skoncentrować się tylko na tej jednej, że tak jak mówi werset następny, 13, ogień będzie stale płonął na ołtarzu i nie wygaśnie. Ale on sam od siebie tak nie płonął. Kapłan miał z tym robotę. To nie było tak, że nie wiem, że był nie wiem, jakiś palnik gazu, butla z zapasem na pół roku i palił się. Kapłan musiał o to dbać.
Katar musiał tego pilnować. Wiecie, jakby to był wstyd i obciach dla niego, gdyby przyszła poranna zmiana kapłańska, a ognia nie ma? On musiał o to dbać, aby ten ogień płonął. On go musiał podsycać. Ogień będzie stale płonął. I kapłan zapalać będzie na nim ofiarę całopalną każdego rana. I znów wracamy do tej samej myśli, o której mówimy ciągle. Każdego rana nasza ofiara modlitwy. Ogień będzie stale płonął. Moi drodzy, w tym minionym tygodniu ktoś mi przypomniał słowa, które Pan Bóg do mnie przemówił kiedyś, będąc na Rownicy. Później zatytułowałem tak kazanie, a słowa te brzmiały: obudź się i budź innych. W tym tygodniu ktoś mi to przypomniał. Wiecie, i tak na nowo to we mnie odżyło. Kiedy wspomnę tylko jednym słowem, byłem w zeszłym roku z grupką przyjaciół na Rownicy, aby oglądać to zaćmienie, to krwiste zaćmienie księżyca. Kiedy patrząc na to zjawisko, pytałem Duchu: Panie, tak tylko mam popatrzeć, czy chcesz coś mi przekazać? Usłyszałem: obudź się. To są dwie myśli. Ja osobiście: obudź się i budź innych. Kochani, to jest ten krzyk, który rozlega się, o którym mówił Janusz tydzień temu. Oblubienica, 10 panien. Wszystkie posnęły. I rozległ się krzyk. Krzyk, który rozlegał się cały czas, który rozlegał się w zeszłym tygodniu, który rozlega się dzisiaj, który, wierzę, rozlega się w waszych komorach modlitw. Oblubieniec idzie. Oblubieniec idzie, nadchodzi. Jak dziś z naszym ogniem? Jak dziś z naszą gwałtownością? Dlaczego mówię gwałtownością? Bo Jezus powiedział, że Królestwo Boże gwałt cierpi, a gwałtownicy go porywają. Inaczej mówiąc, gwałtownicy do niego wchodzą. Kochani, gwałtownik, chyba nie muszę tłumaczyć. A więc, moi drodzy, tak bardzo chcę dziś zachęcić siebie i nas tymi słowami: obudź się i budź innych. Ja wiem, że życie przynosi z sobą wiele trudów, że życie przynosi z sobą wiele ciężkich sytuacji, które są w stanie zagasić ten ogień, jeśli go nie pilnujemy. Kiedy tak analizowałem, czytałem Dzieje Apostolskie, ten 4 rozdział, kiedy uczniowie stawali przed tą radą, kiedy zabroniono im mówić w imieniu Jezusa. Co prawda oni kapitalnej odpowiedzi udzielili, ale jednak przyszli do swoich i się modlili. Ja myślę, że mimo wszystko ten zakaz obciążył ich serca. Że mimo wszystko to spowodowało jakieś przytłumienie. I oni czuli, że muszą coś więcej, że muszą na nowo się wzbić, bo coś mimo wszystko na nich siadło. I tak też się stało. Przyszli i co? Do swoich i jednomyślnie podnieśli swój głos do Boga. I co się stało? Przyszło nowe namaszczenie. A gdy skończyli modlitwę, zatrzęsło się miejsce, na którym byli zebrani. I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i głosili z odwagą Słowo Boże. To są te same osoby, które już przeżyły. To jest świeże namaszczenie. To jest odpowiedź na wszelkie nasze trudy. To jest odpowiedź na ten czynniki zewnętrzne, które chcą zagasić nasz ogień. Świeże namaszczenie, które jest dostępne dla każdego z nas. Pod warunkiem, że podniesiemy swój głos jednomyślnie do Boga. Czy to w komorach modlitwy, czy tutaj na tym miejscu. Kochani, antidotum na ten brak ognia jest właśnie świeże namaszczenie. Moi drodzy, może wtrącę pewną myśl. Bo kiedy mówię o ogniu Ducha Świętego, kiedy mówię o tym działaniu mocy Ducha Świętego, o manifestacji Jego obecności, to co mam na myśli? Boję się, czy każdy nie myśli co innego. Trzeba to sprecyzować. Bo wiecie, niektórzy może kojarzy się im to z jakimiś nadprzyrodzonymi, dziwnymi zjawiskami. Jakimś, nie wiem, padaniem,
tarzaniem się, jakimiś wybuchami niekontrolowanych emocji, od płaczu do śmiechu. I może niektórych zaskoczę, kiedy powiem, że tak może być. Tak może być. Kochani, nie ograniczajmy Ducha Świętego, nie mówmy Mu, jak ma stąpić, co może zrobić, co nie może. Bo my się tak przyzwyczaili, że do tej granicy to akceptujemy. Dalej już nie. Dajmy Świętemu Duchowi wolność. On działa i czyni, jak chce. Nie gorszmy się, kiedy Duch Święty zadziała w sposób niekonwencjonalny. Ale te rzeczy, o których wspomniałem wcześniej, wcale nie muszą być działaniem Ducha Świętego. Najczęściej nie są. Ale mogą, ale nie muszą. Bardzo często są tylko nakręcanymi emocjami, które nic nie wnoszą. Wiecie, to, co dziś zostało już powiedziane, największym sprawdzianem działania Ducha Świętego jest przemienione serce. Jest przemienione życie. Wiecie, jeżeli są tylko kupa emocji, a życie się nie zmienia, to nic z tego. To nie jest to. Przemienione życie. Przemienione życie jest dowodem działania Ducha Świętego. A w jaki sposób będzie to, czy to będzie bardziej spektakularne, czy mniej, to już Duch Święty decyduje sam, nie my. Z czym wam się kojarzy prorok Eliasz? Jak powiem Eliasz, to jakie mamy pierwsze myśli? Czy mi osobiście kojarzy się z cudami. Z taką mocą wielką, spektakularną, z odważnym działaniem, z taką powerem. Łukasza 1,17 jest zapowiedź narodzin Jana Chrzciciela. Jest to napisane w ten sposób. On to pójdzie przed nim w duchu i mocy Eliaszowej. Więc była taka zapowiedź, że oto Jan Chrzciciel miał iść z poselstwem, ze służbą, zwiastowaniem w duchu i mocy Eliaszowej. A z czym się nam kojarzy, przed chwilką powiedziałem. A w Jana w 10 rozdziale czytamy taki tekst. Jan wprawdzie żadnego cudu nie uczynił. Co to za prorok? Ale wszystko, cokolwiek Jan o nim, czyli o Jezusie powiedział, było prawdą. Ale Jan bowiem żadnego cudu nie uczynił. To gdzie tu duch Eliaszowy? Gdzie tu moc Eliaszowa? A jeszcze jak skończył marnie? Trochę służby, zamknięty w więzieniu, kat ściął głowę. I to ma być prorok? To ma być misja? Wiele tak myśli i są w straszliwym błędzie. Dlatego, że dokładnie tak było. Sam Jezus mówi o tym w Mateusza 11 rozdział. Mateusza 11 rozdział, 8 werset i poniższe. Ale co wyszliście oglądać? Czy człowieka w miękkie szaty odzianego? Oto ci, którzy miękkie szaty noszą, w domach królewskich mieszkają. A więc po co wyszliście? Ujrzeć proroka? Owszem, powiadam wam, nawet więcej niż proroka. To jest ten, o którym napisano. Oto ja posyłam posłańca mego przed tobą, który przygotuje drogę twoją przed tobą. Zaprawdę powiadam wam, nie powstał z tych, którzy się z niewiast narodzą, większy od Jana Chrzciciela. To są słowa Jezusa, który w 14 wersecie jeszcze dopowiada. Jeżeli zaś chcecie to przyjąć, to on jest Eliaszem, który miał przyjść. To mówi Jezus. Moi drodzy, duch i moc Eliaszowa może się objawiać różnie. Dlatego nie możemy, kochani, mierzyć Bożej obecności, Bożego działania, Bożego namaszczenia skalą hałasu czy emocji, ale bardziej owocu. On czyni, jak chce. I tak jak powiedziałem, nie gorszmy się, kiedy to wykroczy poza nasze zrozumienie, kiedy naprawdę Duch Święty działa. Ale też nie oceniajmy, jeżeli jest zbyt statycznie, bo Duch Święty działa, jak chce. Mamy tego przykład w osobie Jana Chrzciciela. A widzicie, owoc, jaki on po sobie zostawił, był niesamowity. Ile ludzi on przyprowadził do Chrystusa, ile ludzi pokutowało na wskutek jego bezkompromisowego zwiastowania. Ale kochani, wracam do wcześniejszej myśli. Czy pragniesz? Czy pragniesz dziś dotyku mocy Ducha Świętego? Czy pragniesz, aby On cię dziś zapalił?
Albo inaczej, czy twoje serce dzisiaj się pali? Czy przeżycie Pięćdziesiątnicy jest wspomnieniem, czy realnością? Czy życiem, czy mocą, czy radością? Kochani, za chwilkę będziemy się modlić. I tą myśl ostatnią chcę troszeczkę jeszcze podciągnąć, używając pięknego obrazu. Wiecie, brat Marek we wtorek usługując mnie tym zainspirował. Kiedy słuchałem jego zwiastowania, kto nie był we wtorek, to dużo straciliście. Nowe kaznodzieja powstaje. Mówił na temat orła. Wiecie, słuchając go, te myśli, które za moment przekażę, rodziły się w moim sercu właśnie wtedy, kiedy go słuchałem, znaczy przypominałem mi się, bo prawdopodobnie na którejś z modlitw już coś powiedziałem. Orzeł. Brat Marek mówił o orle, jako o Bogu, który wypycha swoje pisklęta, pobudzając ich do lotu. Ciekawe to pobudzanie. Orzeł mały spada w przepaść, ale dokładnie po to, żeby dowiedział się, że ma skrzydła, że może te skrzydła rozwinąć i nie roztrzaskać się. Oczywiście nie będę kazania wtorkowego powtarzał. Orzeł, Bóg pilnuje, kontroluje ten lot, ubezpiecza, w razie czego ratuje. Takim jest nasz Ojciec. Ale moi drodzy, ja chciałem pójść w kierunku tego młodego orła, tego wypchniętego, bo to już jest obraz nas. Wiecie, jaki to jest piękne, kiedy ten młody orzeł szybuje w przestworza godzinami, kiedy rozpościera swoje skrzydła, nurkuje, żeby zdobyć pokarm. Ten piękny ptak. Wiecie, tak myślę o nas, młodych orłach. I kompletnie nie mam tu na myśli wieku fizycznego. Absolutnie. Wiek fizyczny tu nie ma żadnego znaczenia, duchowy. I też nie mówię o tym od momentu nawrócenia do dziś, ale o stanie. Młody orzeł to jest ten zapalony. To może być ten, który się nawrócił tydzień temu. To może być ten, który nawrócił się 60 lat temu. To jest obojętne. Ale chodzi o stan serca. Ten młody orzeł, który rozwija swoje skrzydła modlitwy. Potrafi się rzucić w przepaść wiary. Potrafi walczyć, modlić się. Ma chęć, ma siłę. Ma potencjał, ma determinację. Ale wiecie, w przyrodzie, bo będę koncentrował się na tym obrazie z przyrody, jest tak, że te młode orły się starzeją. Bardzo powoli, bo to są bardzo długowieczne ptaki. Ten orzeł opisany tutaj to są bardzo długowieczne ptaki. Żyją chyba dłużej niż przeciętnie człowiek. I powoli zaczyna następować proces starzenia. Te skrzydła są coraz cięższe. Tak naturalnie to ptaki prawdopodobnie, chyba większość z nich gdzieś tam gubi te piórka w ciągu roku, ale nie orzeł. Jemu narastają, jemu coraz bardziej ciężą i te skrzydła, które tak pięknie pomagają mu w locie, powoli zaczynają być takim trochę ciężarem. Gdzie już psalmista o tym wspominał i mówi w ten sposób w psalmie 103, 5 werset. On nasyca dobrem życie twoje, tak iż odnawia się, jak u orła młodość twoja. I to jest ta myśl. Kochani, po pierwsze, tutaj w tym psalmie jest ta myśl, że to odnowienie jest czasem konieczne. A po drugie, że jest możliwe. Amen. Ale wracam do orła, który przez swoje lata, gdzieś tam w jakiejś encyklopedii wyczytałem, że to nawet trwa 50 lat, ten proces, kiedy on tak się powoli starzeje, kiedy jest coraz cięższy i te skrzydła mu przeszkadzają już powoli w locie. Wiecie, taki orzeł już powoli przestaje pięknie szybować. Powoli przestaje zdobywać pokarm. I już tak się ledwie co porusza. Już tak gdzieś ledwie co przeskakuje z skałki na skałkę. I karmi się w zasadzie tym, co zostanie mu z innych orłów. Znaczy z pokarmu, które pozostawią inne orły. Moi drodzy, i to jest obraz duchowego starzenia. Kiedy coraz ciężej nam jest,
kiedy coraz ciężej nam jest się modlić, kiedy coraz ciężej nam jest zamknąć drzwi od wewnątrz do komory modlitwy, kiedy coraz mniej mamy siły i chęci, by polować na świeże, w cudzysłowie polować oczywiście, na świeże Boże objawienie, na to, żeby usłyszeć Jego głos. Kiedy zaczynamy karmić się już tym pokarmem z drugiej ręki, gdzieś tam zasłyszanym, coś, co ktoś przeżył i dzielił się z tym. I taki orzeł słabnie. Coraz bardziej słabnie i słabnie. I wiecie, następuje taki okres w jego życiu, że coraz mniej je, bo nie ma tego pożywienia i coraz bardziej słabnie. I wiecie, jakie to jest smutne, kiedy ten piękny, majestatyczny ptak zaczyna być taką kupą mięsa. Wiecie, jakie to jest smutne, kiedy duchowo wspaniały człowiek zaczyna gasnąć. Kiedy duchowo wspaniały, mocny, młody orzeł gdzieś zaczyna gasnąć. Ekscytuje się jeszcze przeżyciami innych, od konferencji do konferencji. Ekscytuje się może przeżyciami tam, w Indiach, gdzieś tam, ale już sam nie zdobywa dla siebie. Wiecie, następuje drugi okres w życiu tego orła, bardzo smutny, kiedy już przestaje latać, kiedy przestaje się poruszać. I prawdopodobnie w wyniku tego, że jest brak ruchu, z górnej części dzioba zaczyna wydobywać się jakaś żywica czy jakaś tam maść podobna do żywicy, która powoli zakleja ten dziób. I on nawet już nie jest w stanie karmić się tym, kto by mu nawet coś przyniósł pod dziób. Już nawet nie jest w stanie tego zjeść. I żywi się w zasadzie już własnym tłuszczem, własnym ciałem. Kochani, to jest obraz chrześcijan, którzy żywią się wspomnieniami. Jak to kiedyś było pięknie. Ha! Kiedyś to przeżywaliśmy. Może tam na hutnicze jeszcze. Może gdzieś indziej. Nocne modlitwy, jak Bóg się objawiał. Co przeżywaliśmy, jak Bóg uzdrawiał. Kiedyś. Karmienie się własnym tłuszczem. Czy jeszcze coś bardzo ciekawego dzieje się w przyrodzie. Fascynujące. Czy kiedy ten orzeł wygląda już tak tragicznie, kiedy już jest tak słaby, że nawet nie bardzo ma siłę utrzymać skrzydeł na korpusie, to wtedy nadlatują takie małe ptaszki, mniejsze podobno od naszych wróbli, stadem nadlatują nad niego i spuszczają na niego swoje nieczystości, swoje odchody. Jakby chciały z niego zakpić, jakby chciały, nie wiem, jakiś odwet wziąć. Trudno powiedzieć, ale w duchowym znaczeniu to rozumiem. Gdzie kiedy słabniemy? Kiedy słabniemy, to grzech odzyskuje swoją moc. Kiedy słabniemy, to szatan odzyskuje swoją moc i okryje nas hańbą, i okryje nas wstydem i grzechem. Moi drodzy, i taki ptak w takim stanie albo zginie, i często tak się dzieje, że gdzieś tam się zachwieje i spadnie w przepaść i po robocie. Ale wiecie, jest możliwość, jest szansa. Ta szansa, o której mówił psalmista, że może odnowić swoje życie. I to następuje. Czasem taki ptak dostaje jakiś taki impuls i zaczyna coś robić z determinacją. A wiecie co? Zaczyna walić dziobem w skałę. Resztką sił zaczyna tłuc dziobem w skałę. Tak długo, aż odpadnie ta narośl i znów może jeść. Moi drodzy, to jest, myślę, symbol dla nas, że powinniśmy, jeśli czujesz się starym orłem. Oczywiście nie mówię to do wszystkich, bo jakże wielu z nas jest młodymi orłami duchowo, ale może ktoś jest na tym miejscu, którego dotyka to słowo. Może ktoś będzie w internecie tego słuchał. To nadzieją dla mnie, dla ciebie jest uderzanie w skałę, w Jezusa. Tak długo, aż przyjdzie głód, aż wróci apetyt, aż ta narość odpadnie. A potem zaczyna trzepotać skrzydłami, najpierw jednym, potem drugim. Ile gdzieś tam resztek sił wydobędzie. I zaczyna strzęsywać siebie to stare upierzenie. I wiecie co? Dopiero teraz wygląda tragicznie. Dopiero teraz wygląda strasznie. Bo wiecie, wtedy no wygląda brzydko, ale te stare pióra go jakoś maskowały.
Ale teraz wygląda już karykaturalnie. Wygląda jak gołe, chude, tragicznie chude kurczątko. Obciach, wstyd. Ale wiecie co? Ale jest wolny. Ale jest świeży. Ale może jeść. Kiedy skrzydełka odrosną, może fruwać. Moi drodzy, jaka to lekcja jest dla nas? Ja mówię oczywiście do tych niektórych z nas. Do tych, którzy czują się starym orłem. To jest ta lekcja. Zacznijmy tłuc dziobem o skałę. Ale uwaga, o skałę, nie o inne orły. Nie róbmy diabelskiej roboty, bo to diabeł jest oskarżycielem braci. A więc nie tłuczmy o inne orły, oskarżając ich o własne niepowodzenia, oskarżając ich, że miłości nie ma, że zainteresowania nie ma. Tłuczmy głowę dziobem o skałę, o Jezusa. Moi drodzy, i nie bądźmy hipokrytami. Pozwólmy sobie na trochę wstydu, jeśli trzeba. Nie wstydźmy się przed innymi orłami, że ten kokon pobożności może spadnie i odsłoni to chude ciało. Bo w tym jest nadzieja, bo w tym jest moc, bo wtedy skrzydła odrosną, bo wtedy przyjdzie Boża moc. Będziemy wolni i będziemy znów fruwać w przestworzach wiary i modlitwy. Kochani, to jest ten krzyk. Oblubienico, budź się. Oblubienico, co z twoją gorliwością? Oblubienico, co z tobą? Budź się, bo ja powracam. Kochani, świętując ten dzień, świętujmy go tymi trzema słowami. Przyjdź, ożywcze tchnienie. Przyjdź, ożywcze tchnienie. I do tych, którzy jeszcze tego nie przeżyli. I do tych, którzy czują się jak stary orzeł.